Halo, dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem inaczej, bo jesteśmy na moim kanale, ale również też na moim serwerze, który razem tworzymy z Warosso. Znaczy tworzymy. Stworzyliśmy, nie, Warosso? Już jest gotowe Dokładnie, wszystko. witam wszystkich. Słuchajcie, mianowicie tak. Wipe będzie jutro. Jutro to znaczy, który to jest dokładnie jutro? 31 marzec. 31 marzec, godzina 18. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Kilka specyfikacji naszego serwera. X3, ofensywna X3. Deto też User jest joining your razy channel. 3. Co jeszcze Warosso musimy powiedzieć o takiej mniej więcej specyfikacji dropu? No wszystko jest ustawione. Drop, loot, wszystkiego, stakowanie się itemów. Myślę w miarę spoko, jak wejdziecie zobaczycie. Rangi na serwerze są mianowicie gracz, właściciel, tak jak widzicie, plus jeszcze nie od tego wipa, ale jak pokazuje się, mam tam w lewym rogu, VIP-y będą dostępne od przyszłego wipa. Po prostu chcemy jeszcze ładnie stronkę wykończyć i wtedy będziemy. Ale myślę, że powiedzmy tak, VIP-y, dwa rodzaje VIP-ów są. Ja wam pokażę, co ma VIP. Znaczy, co ma VIP. Ja wam pokażę na początku, jakie są kity na serwerze. Kity mamy dokładnie dostępne dla graczy 3. Start, buduj i jedzenie. Jedzenie, 3 steki co 2 godziny, no to kit. Jedzenie, no widzicie, 3 steki. Jak jest głód, to akurat one chyba maksymalnie zredukują głód, nie? Do zera zbiją. Tak. Kit start, czyli jak będziecie wszyscy mieli sobie wpisać kit start, to jest tak, zobaczcie sobie. Koszuleczka, spodnie, czapka. Łuk strzały, 20 strzał, ognisko, no i plus plecak i buty. Myślę, że w miarę tak na początek na Bambika spoko, tak klasycznie, nie? Serwer jest taki raczej klasyczny, nic dużo tu nie kombinowaliśmy. Plus jeszcze jest dodany kit buduj. Kit buduj to znaczy dostajecie materiały na taką podstawową kliteczkę. Jak będziecie na Bambiku, dostajecie materiały, żeby zbudować malutką kliteczkę. Ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Podejdziemy tylko gdzieś, gdzie tu nie łapie ten, no, strefa, że nie można budować. Już tam będzie.